Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. No tak, ciężarówka znowu przemalowana, dzisiaj wjedziemy sobie, no... Iveco. No i dobra, będę nieraz wchodził na... z kimś pisać, bo... powiedzmy zatrudniłem nowego kierowcę. I już jak zwykle jakieś problemy są. Nigdy nie może być bezproblemowo, ale to są takie delikatne problemy, ale nieraz będę musiał odpisać coś. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Jesteśmy w Kopenhadze, jedziemy sobie do Göteborga. Momencik. I na momencie. Dobra, więc będzie takie troszkę będę jeździł i pisał. Ale pytałem się, czy wszystko jest też rady. Więc ja tego bym nie zaczynał nawet. No, dobrze. Wszystko działa, więc już nie muszę odpisywać. Chociaż odpiszę mu OK. No to takie nieraz. Już nie pamiętam, na trackbooka robiłem wszystko. No pewnie się pyta wtedy, co to włączyć z kątem. Wtedy to jest właśnie nieraz niuansy, że nieraz coś nie czyta. Ale. Wszystko działa, to działa, wszystko w porządku. No nie, znowu ten śnieg pada. Przed chwilą nie pada, więc przed rozpoczęciem nie padało. Jeźdź pan, jabłat. Pikseloza śnieg. Wyjeżdżamy z Kopenhagi. Przejdźmy wszystko. Pięknie. Wolę jak mam spadki FPS-ów w grze niż OBS, bo OBS wtedy wychodzi tragedia, wychodzi. A tak, to jest super. No ale też zauważyłem, że Euro Truck prawie 2 giga RAM-u wpierdziela. Trochę jest... Ja mam pecha na... Nie ma kurde wyłącznika, nic musi ustawiać jakichś skrótów do OBS-a specjalnie, żeby potem się nie okazało, że OBS coś nie złapie i będzie problem. Więc dlatego zawsze muszę odłączyć kabel. Chyba, że może jakieś są wyłączniki, muszę zobaczyć, może fajne jakieś. Tak. Tak, tej naczepy z poprzedniego odcinka jeszcze nie sprawdziłem. Mam tu odcinek po odcinku, jak widać. A tempo macie włączony i śmigamy sobie. Lubię te brameczki. Tu jest. Pff.
No, niestety nie wykorowałem się od poprzednich, tylko 20 minut poprzednich, no to... Bez walki mi lecę nadal, niestety. Kropli nie mogę używać zbyt często, żeby używać co 5 godzin, no to więc... Malmo Göteborg. No i chyba widzę, że jednak nie zrozumiał za bardzo mnie. Opisałem, że chcę nagrywać, ale nie, że akurat z nim w tym momencie. A, czego jest? Długa typo koło mnie jedzie. Dobrze, że ten kawałek prostej drogi. Jak zajechał mu drogę, to by było niezbyt fajnie. Kawałek. Dobra, muszę zjechać, muszę objaśnić. Już objaśniłem. Bo myślę, że trackbook to jest tego, żeby grać. Jest tylko launchera odpala. No, trochę źle kijowo się tłumaczy jak pisząc, jednak później muszę sobie tam oglądać tego typa jeszcze. Kierownicę przydałoby się kupić, bo mi już tym... Już padem się dobrze gra, bo wszędzie mogę sobie pójść z padem na przykład. Prosty ładny kawałek, mógł odpisać był. O Jezu. Sorry za ten kaszel, mikrofon tak głośno, ale... Ja nie mam za bardzo gdzie się ukryć, że mikrofon go nie zapał. O nie, będzie znowu w nocy jechać. A nie, tu...
No, w Skandynawii o dziwo jest widniej trochę. Ja to jest Iveco, jeżeli się nie mylę, to jest Iveco Daily chyba. Iveco Daily? Daily chyba tak, tak to się wymawia, no. Wersja bez, znaczy rama przygotowana do montażu, na przykład paki albo kontenera. Albo czegoś jeszcze tam innego. Chociaż gdzieś widziałem właśnie taki mały, no, takie coś, no nie było może to Iveco akurat, ale widziałem, że miało normalnie siodło i naczepę ciągnął. To właśnie widziałem. To mnie się zdziwiło, takie dziwna konstrukcja. Bo taki wiadomo, taki mały do 3,5 tony i by miał normalnie siodło i może ciągnąć. Ja to widziałem. W Niemczech? Czy właśnie w Skandynawii, jak byłem? Nie pamiętam właśnie. Mi się daje w Skandynawii, bo tam takie mają dziwne nie, jakieś przepisy, które zezwalają różne rzeczy. Chyba tam. Właśnie gdzieś widziałem. Przynajmniej 2 godziny 57 minut, 199 km do celu. Następny odcinek czek będzie może troszkę krótszy niż zazwyczaj, ale nasze kilometry do firmy są. Paliwo nie trzeba tankować, nie. Jeszcze dla tych, co są w firmie, też taka mała informacja. Jeżeli widzicie, że macie paliwo już na przykład dosyć w rezerwie, to polecam tankować przed wzięciem zlecenia, bo wtedy się nie zapisuje się na trackbooku i po prostu czyściejszy przejazd jest. Jeszcze mniejszym wydatkiem na przykład. Ale jak ten, to ten, ale to nie ma tylko zaznaczenia po prostu. To taka informacja, taka ciekawostka. Lubię tankować przed wzięciem zlecenia. A w ogóle zapraszam oczywiście do firmy ciągle. Rekrutacja ciągle jest otwarta. Przyjmuję każdego. No, Discord też mile widziane. Ewentualnie jakoś konwoja zrobić. Link będzie oczywiście zawsze pod filmem. Są wszystkie linki. A co na tego Werika jedzie? Ja że mi podziękował, że mu zjechałem, ale. No. Bardziej dłużej się nie da dziękować. Smarku. 2 godzinki 161 km. Zobaczymy, czy w kwietniu uda się już uzbierać 500 subów. Byłoby rewelacyjnie. Zarazem dla mnie trochę ten, bo bym musiał coś kupić, grę specjalnie na ten. Ale myślę, że tą grą to będzie euro tak po prostu. No ale właśnie gorzej jak ktoś, wszyscy, którzy to mają. Też słabo. A Jezu, ktoś po prostu jak ktoś kod ten, to wiadomo, że go nie wykorzysta. To wykorzysta ten, kto go nie ma. To nie ma Eurotrucka.
No, to będzie pakiet startowy, czyli... czyli sama gra podstawka. Ewentualnie będzie projekt Card 2. Właśnie taką grę właśnie mam jeszcze klucz. Z takich ciekawych gier, które tam mi zostały, bo reszta to takie są gry. Niepowalające bynajmniej tytuły to są. Widziałem. Express, już dzisiaj miałem okazję go widzieć, nie wiem, czy na odcinku poprzednio się załapał. Bardzo go widziałem, jak jechałem sobie. Ale będzie krótki odcinek. A! Raz krótszy może być odcinek niż... No, 20 minut może da. 4 minuty zostały. Może z czołówką i z endingiem może będzie. Zarobków i tak nie mam na YouTubie, tam, czy długość filmu to tam... tam nie robi akurat, czy potem reklamy, i tak nie wstawia reklam. Żeby Anna psiota mrugał temu jednemu Iweko. Przeklęty śnieg sztuczny. Göteborg. Brawo. Widzę drugą część miasta. O, 20 minut da. Ja pierdzielę, już kupiłem sobie ładunek 2%. Przecież tylko głupia trzepa obtarła się. Samochody takie delikatne.
No nic. Mamy 2% uszkodzenia. Na trackbooku już będzie zapis z tego. Idź pan. Miejsce do dania. Nie kojarzę, żebym parkował kiedyś tak. I z tym takim sobie akcentem dokończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już w następnym. Pozdrawiam, Redox. Cześć.